Dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej przytulisko spotkanie miało szczególny charakter. Uczestnicy warsztatów przygotowali dla gości m.in. jasełka. Jest tutaj bardzo wiele prac wykonanych przez podopiecznych. To jest terapia, ale z drugiej strony rodzice, którzy są tu obecni, bardzo się cieszą, kiedy na tych kiermaszach, także dzisiaj, te prace są sprzedawane, bo to jest konkretny efekt terapii i objawiają się ogromne talenty. Wśród gości nie zabrakło m.in. przedstawicieli powiatu lubińskiego, Rady Miejskiej i biskupa diecezji legnickiej. Dużo czerpiemy od osób niepełnosprawnych, czerpiemy ich ciepełko, ich miłość, ich takie oddanie, także na pewno ogromną przyjemnością jest tutaj być. Po prostu z nimi być, starać się ich słuchać, dawać im to doświadczenie ciepła, życzliwości. Myślę, że to jest to, czego oni najbardziej oczekują. Nie potrzebują, żeby się nad nimi rozczulać, litować, tylko po prostu z nimi być, mieć dla nich czas. Jak na świąteczną tradycję przystało, podopieczni otrzymali też prezent, choć ten ze względu na swój rozmiar nie zmieścił się pod choinką. Możemy już ten samochód mieć po przetargach zakupiony i rzeczywiście to jest wielkie wydarzenie. Dzięki temu będziemy mogli dowozić kolejnych podopiecznych. Prezent został poświęcony przez biskupa diecezji legnickiej. Następnie zebrani obejrzeli przedstawienie, podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Kiedy składamy sobie życzenia noworoczne, dzielimy opłatkiem, to grupą szczególną są osoby niepełnosprawne. I myślę, że to jest taki moment, na który czekają nie tylko one, te osoby, ale też ci, którzy na co dzień na różne sposoby podejmują pomoc. Fundacja imienia brata Alberta ma już 31 lat, a jej placówki znajdują się w całej Polsce. W Lubinie na warsztaty terapii zajęciowej przytulisko uczęszcza 40 podopiecznych.